serdecznie wszystkich zebranych. Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Stwierdzam kworum na 15 radnych, obecnych 11. Nieobecni pani Marta Bączkowska, pan Henryk Szwochet, pan Władysław Trębelski. Usprawiedliwieni i pani Beata Lida być może dotrze jeszcze do nas. Protokół z 27 sesji Rady Miejskiej został porządek obrad nie ulega żadnym zmianom. W takim razie kto z państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad według przedłożonego w materiałach załącznika? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję jednogłośnie. Protokół z 27 sesji Rady Miejskiej został spisany, poprawek nie wniesiono. Czy w tym momencie ktoś z państwa chciałby zgłosić poprawki? Nie, więc również głosujemy. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 27 sesji Rady Miejskiej? Proszę o podniesienie ręki. Również jednogłośnie. Dziękuję. Kolejny punkt porządku obrad, a mianowicie informacje przewodniczącej Rady Miejskiej w Więcworku o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami. Ostatnia sesja, poprzednia sesja Rady Miejskiej miała miejsce 25 stycznia. Od tego czasu bieżące zajmowały się załatwianiem bieżących spraw. Ponadto 25 lutego uczestniczyłam w benefisie z okazji 5-lecia Teatru Rymcym-Cym, Teatru Seniora, działającego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. 27 lutego uczestniczyłam w otwarciu wystawy pod tytułem Dla Ciebie Polsko, dla Twojej chwały. Wystawę przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej. Otwarcie odbyło się w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku. A następnie w Liceum Ekonomicznym uczestniczyłam w wykładzie Żołnierze Naszej Wolności. Polskie podziemie niepodległościowe, wygłoszonym przez pana Mirosława Springera, pracownika Instytutu Pamięci Narodowej w delegaturze Bydgoszczy Pion Edukacyjny, i również wczoraj uczestniczyłam w posiedzeniu komisji połączonych. Czy jakieś pytania? W takim razie przystępujemy do kolejnego punktu, a mianowicie informacja burmistrza Więcborka o pracy w okresie między sesjami. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Zgromadzeni Goście. Informacja dotycząca pracy w okresie między sesjami, czyli od 26 stycznia do 28 lutego 2017 roku. 26 stycznia uczestniczyłem w spotkaniu zorganizowanym na wniosek powiatowego lekarza weterynarii dotyczącej ASF oraz wirusa ptasiej grypy. W spotkaniu tym uczestniczyli sołtysi, przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych. Spotkanie to odbyło się w sali lustrzanej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku. Tego samego dnia również uczestniczyłem w walnym zebraniu członków lokalnej grupy działania Nasza Kraina w biurze LGD w Sępólnie Krajeńskim. 27 stycznia uczestniczyłem w spotkaniu z rodzicami dzieci uczęszczających do szkół w Więcborku. Temat, który został poruszony, to reforma systemu oświaty oraz nowe obwody szkół w Więcborku. To spotkanie odbyło się w gimnazjum w Więcborku. Tego samego dnia również uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym OSP Jastrzębiec w świetlicy wiejskiej w Jastrzębcu. 28 stycznia zebranie sprawozdawcze OSP Runowo-Krajeńskie w świetlicy wiejskiej w Runowie Krajeńskim od 30 stycznia do 3 lutego. Przebywałem na urlopie wypoczynkowym. 4 lutego uczestniczyłem w otwarciu turnieju Baśki o Puchar Sołtysa Runowa Krajeńskiego i burmistrza Więcborka. Turniej ten odbył się w świetlicy wiejskiej w Bożyszkowie. Tego samego dnia również uczestniczyłem w balu sportu i kultury gminy Więcbork, na którym statuetkami rycerza zostali uhonorowani pan Adrian Brączyk, reprezentujący Miejsko-Gminno-Ludowy Klub Sportowy Grom Więcbork
dyscyplinie podnoszenia ciężarów, Wiktor Sobiech, WKM Więcbork Motocross, pan Ryszard Kałaczyński za całokształt dokonań sportowych, jak również pan Józef Walczak za całokształt działalności w dziedzinie kultury. Szanowni radni, 6 lutego uczestniczyłem w zebraniu sołectwa Nowy Dwór w Świetlicy Wiejskiej w Nowym Dworze. W Nowym Dworze 7 lutego zebranie sołectwa Śmiłowo oraz zebranie sołectwa Jeleń. Oba te zebrania odbyły się w Świetlicy Wiejskiej w Śmiłowie i w Jeleniu. 8 lutego uczestniczyłem w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z wykryciem wirusa ptasiej grypy w Sępólnie Krajeńskim. To spotkanie odbyło się w gabinecie starosty w Sępólnie Krajeńskim. Tego samego dnia odbyło się również zebranie sołectwa Dalkowo w restauracji pod Koroną w Więcborku, jak również uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Więcborku. Tematyka, która była poświęcona, to wstępne podsumowanie roku 2016 oraz plany modernizacyjno-inwestycyjne na rok 2017. Tego samego dnia również uczestniczyłem w zebraniu sołectwa Sypniewo w Domu Strażaka w Sypniewie. 10 lutego zebranie sołectwa Zgniłka w Domu pana Sołtysa oraz spotkanie z członkami orkiestry oraz dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku. 11 lutego uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym OSP Suchorączek w Świetlicy Wiejskiej w Suchorączku. 13 lutego w zebraniu sołectwa Zakrzewek w Świetlicy Wiejskiej w Zakrzewku. 14 lutego zastępca burmistrza pan Jacek Maszczakowski uczestniczył w zebraniu sołectwa Zakrzewska Osada w Świetlicy Wiejskiej w Zakrzewskiej Osadzie. Ja natomiast tego dnia udałem się do Torunia, gdzie w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie z przedstawicielami spółek oświetleniowych, które funkcjonują na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, m.in. Energa Oświetlenie oraz Enea Oświetlenie. I tutaj ta spółka, która również obsługuje naszą gminę, była reprezentowana przez prezesa zarządu pana Mariusza Kądziołę. Szanowni radni, temat, który był poruszony, to m.in. inwestycje dotyczące infrastruktury oświetleniowej, jak również był podniesiony jeden z argumentów takich, że spółki oświetleniowe płacą do gminy m.in. podatek za punkty świetlne, za infrastrukturę, która jest na terenie gminy Więcbork. Natomiast to wpływa do budżetów gmin. Natomiast i tak spółka wlicza sobie to w koszty, bo taki ma obowiązek i musi do tego doliczyć VAT. Także summa summarum gminy w gruncie rzeczy są na tym stratne, chociażby o wysokość VAT-u. I tutaj padła propozycja, żeby spółki oświetleniowe wystąpiły do ustawodawcy o zwolnienie po prostu tej infrastruktury. Bo to mówię, w rozliczeniu praktycznie okazuje się, że gmina i tak jeszcze do tego dokłada. Szanowni Państwo, 15 lutego uczestniczyłem w zebraniu sołectwa Bożyszkowo w Świetlicy Wiejskiej w Bożyszkowie. Zaraz po tym zebraniu udaliśmy się do domu pani Cecylii Żurek, gdzie złożyliśmy razem z panem Sołtysem życzenia pani Cecylii z okazji 102 urodzin, życząc jej oczywiście 200 lat. Tego samego dnia uczestniczyłem również w zebraniu sołectwa Wymysłowo w Świetlicy Wiejskiej w Dorotowie. 16 lutego brałem udział w posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej w Salce Narad Urzędu Miejskiego w Więcborku, jak również w dwóch zebraniach sołeckich, Frydrychowa i Adamowa. Oba zebrania odbyły się w Domu Strażaka w Sypniewie. 17 lutego brałem udział w zebraniu sołectwa Suchorączek w Świetlicy Wiejskiej w Suchorączku, jak również udałem się do Sypólna, gdzie podpisałem dwa akty notarialne. Następnie uczestniczyłem w zebraniu sołectwa Lunowo-Krajeńskie w Świetlicy Wiejskiej. 18 lutego uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym OSP Więcbork w remizie strażackiej w Więcborku.
20 lutego w zebraniu sołectwa Lubcza, Świetlicy Wiejskiej w Lubcze, jak również w zebraniu lokalnej grupy działania Nasza Kraina w siedzibie LGD w Sępólnie Krańskim. 22 lutego uczestniczyłem w drugich powiatowych targach pracy i edukacji w Sępólnie Krańskim. 23 lutego w zebraniu sołectwa Czarnuń, Świetlica Wiejska w Czarnuniu, jak również uczestniczyłem w uroczystym przekazaniu nowego samochodu Skoda Yeti dla policjantów z posterunku policji w Więcborku. 24 lutego uczestniczyłem w pierwszej części sesji Rady Powiatu Sępoleńskiego, na której zostały wręczone nagrody starosty dla przedsiębiorców z powiatu sępoleńskiego. Złoty klucz przedsiębiorczości otrzymała firma hodowla ziemniaka Zamarte, spółka ZOO Zamartego, gmina Kamień Krański. I tutaj, szanowni radni, chciałbym poinformować i cieszę się bardzo, że również przedsiębiorca z naszej gminy został zauważony i uhonorowany tym tytułem, ponieważ taki tytuł również otrzymał przedsiębiorstwo wielobranżowe BEMIX pana Benedykta Mieszczaka. Tego samego dnia również uczestniczyłem w zebraniu sołectwa Jastrzębiec w Świetlicy Wiejskiej w Jastrzębcu oraz zebraniu sołectwa Witunia w Świetlicy Wiejskiej w Wituni. 25 lutego uczestniczyłem w obchodach jubileuszu 5-lecia działalności Teatru Rym-Cym-Cym w Więcborku, sala kinowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku. 27 lutego uczestniczyłem w otwarciu wystawy Dla Ciebie Polsko i dla Twojej chwały w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Więcborku. Wystawa poświęcona jest tematyce żołnierzy niezłomnych. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszam, naprawdę wystawa bardzo ciekawa. Będzie możliwość obejrzenia tej wystawy do 3 marca, czyli do piątku. Tego samego dnia również uczestniczyłem w zebraniu sołectwa Kurowatki, domu Pani Sołtys, jak również w posiedzeniu połączonych Komisji Rady Miejskiej w Więcborku, czyli Komisji Zdrowia, Rolnictwa oraz Budżetu. I 28 lutego, czyli w dniu dzisiejszym, uczestniczyłem w zebraniu sołectwa Pęperzy w Świetlicy Miejskiej w Pęperzynie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania do tego punktu? Nie ma. Dziękuję. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu, a mianowicie interpelacja i zapytania radnych. Poproszę pan radny Antczak, następnie pan Piłka, potem pan Czerwca. Panie burmistrzu, szanowni radni, pani przewodnicząca. Mam takie tylko jedno zapytanie, panie burmistrzu. Kiedy zostanie odpowietrzony ta ptasia grypa na naszym terenie, bo w końcu już teraz tyle ptactwa przyleciało, różnego rodzaju, gołębie żywacze i no tego jest bardzo, bardzo dużo. No i musimy niestety te nasze kochane kurki trzymać w zagrodach, nie chcą nam jajek mieć, bo one chcą iść po prostu na powietrze trochę. Się wydaje, że już chyba czas skończyć z tą ptasią grypą, bo to jest jakieś chyba nieporozumienie. Takie jest moje zdanie, nie wiem, w gminie Więcbork tego nie było i nasze ptaki są zdrowe, no taka jest prawda. No nie wiem, w jednym momencie, że się znaleźli tylko drogę, ale nie wiem, ale żeby już to teraz skończyć, czas najwyższy, bo teraz cieple jest i żeby pan mówić później tam odpowiedzi. Dziękuję. Przepraszam bardzo, pan Posieczek, nie pan Piłka, potem pan dobrze. To Stanisław i to Stanisław. To można się grupą, można. Papuszkę. Papuszkę. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, wysoka rado, szanowni goście. Mam interpelację taką tego typu, może trochę przedwcześnie, ale odnośnie dróg, ulic i chcę to przedstawić. Interpelacja dotyczy ulicy Ogrodowej w Sypniewie, ponieważ ulica po okresie obecnym zimowym jest spękana nawierzchnia asfaltowa i zaczyna się rozpadać. Jest prośba, aby nie dopuścić do całkowitego rozpadu tej nawierzchni. Inne ulice też wymagają naprawy powstałych pył, dziur i tak dalej. Droga gminna w kierunku Jelenia pod wiaduktem kolejowym
z wypadnięta wyrwa i wielka kałuża. A to tam od lat ona się tworzy, bo tam zawsze jest to wypukane, wyjeżdżone. Jest taka propozycja mieszkańców, żeby załatwić parę odkładów kolejowych, betonowych z panem Szylingiem i je tam ułożyć. Ponieważ pan Szyling tą drogą wozi żwir ze swojej żwirowni. To też pewnie jest takim trochę powodem, że to jest tam rozjeżdżone. Droga gminna, domowo od krzyża w kierunku Leśniczówko-Jadomowo, nawierzchnia tej drogi jest też spękana i sporo w niej dziur. Drogi powiatowe w kierunku Adamowa i też od krzyża do krzyża w Adamowie też sporo dziur. Droga powiatowa w kierunku Lubczy od Sypniewa do lasu na Lubczy, nawierzchnia częściowo rozkruszona, ale tam najbardziej, nie dali może tak samo, nie? I sporo dziur. Droga wojewódzka 189 także wymaga naprawy, też sporo dziur. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, Panowie Burmistrzowie, zaproszeni goście. Kilka spraw. Pierwszą sprawę chciałbym poruszyć odnośnie szkoły podstawowej w Sypniewie. Wczoraj komisja już była tam zmiankowana i pewna uwaga ze strony pani dyrektora, trzeba powiedzieć trochę więcej, gdyż jest to bardzo zła atmosfera, trzeba powiedzieć to wyraźnie. Od tego czasu, jak nastąpiło odwołanie dyrektora pani Jurgielskiej, praktycznie się nic nie zmieniło, trzeba to powiedzieć wyraźnie. Są wszyscy prawie skłóceni. Podzieliło się pedagogiczne grono zwolenników pani poprzedni dyrektor i po prostu są tam dwa obozy. Skłóceni są i rodzice, i dzieciaki. Jest to po prostu, trzeba taki ten krąg przerwać. Dużo rodziców właśnie monituje, że takiej sytuacji jeszcze w Sypniewie nigdy nie było. Obarczają winą to w tym momencie już decydentów. Trzeba to powiedzieć wprost, że trzeba po prostu przerwać ten dziadowski krąg i zrobić albo konkurs i osoba całkowicie z zewnątrz, która będzie zarządzała tą szkołą, która uporządkuje pewne sprawy, bo inaczej po prostu prestiż tej szkoły idzie na marne. Druga sprawa. Chciałbym się dowiedzieć, czy w studium warunkowym przestrzennych została wymazana inwestycja w biogazowni. To nie musi być u pana Andrzejka, nikogo innego, tylko w ogóle czy jest wymazana, czy nie. Następna to drogi polne, to oczywiście każdy wie, jak wyglądają. Do niektórych domostw po prostu nie idzie już dojechać. Służby ratunkowe nie są w stanie nawet przeprowadzić jakiejkolwiek akcji. Są takie miejsca, nie tylko w Lubczy. Gdyby się cokolwiek stało, to naprawdę by było tragicznie. Jeszcze mam jedną sprawę odnośnie, bo jest wiadomo, monitorowana droga powiatowa, bodajże jak długo ona będzie monitorowana ze względu na wiadomo kolejowy w Sypniewie. Chciałbym wiedzieć, jakie są wnioski. Czy po prostu będzie tak dalej, jak jest, będziemy monitorować w nieskończoność, czy będzie jakaś decyzyjność. Myślę, że odnośnie tych dróg i tych pól zalanych i łąk trzeba naprawdę zacząć rozmawiać albo ze spółką wodną, bo rolnicy są już w tej chwili zniechęceni, łąki są całkowicie pozalewane, twierdzą, że nie będą płacić podatku. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Szanowni Radni, zaproszeni goście. Ja mam krótką taką interpelację. Chodzi o po zimie drogę powiatową Bożyszkowo-Czarną, a konkretnie w samej wsi Bożyszkowo w zeszłym roku Zarząd Dróg Powiatowych połatał te dziury, no ale no tak się było troszkę, tylko tak chyba bardziej na sztukę zrobione. I po zimie to wszystko wyskoczyło, także są bardzo duże ubytki na tym odcinku w samej wsi. Poza tym, no nie będę się powtarzał, zresztą tutaj pan Tomek też sprawę zna, no drogi gruntowe w sołectwie Bożyszkowo, no są tragiczne. Między innymi ta droga tam do panów Nowaków, gdzie tam nie idzie dojechać. A i poza tym ta pętla autobusowa, co codziennie trzy razy dziennie idzie autobus, też się tak dziury powybijały, że należałoby to jakoś uzupełnić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Kroczyński, następnie pan radny Kabal. Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Panowie Zebrani.
ulica Dworcowa. Tak, szwajcarski, chociaż nie nasza ulica. Od wielu lat musimy bać sami chyba no, w czasem w porozumieniu, jak się łatwa to wspólnie, ale najczęściej sami musimy ułatwiać, gdzie jest czas, bo naprawdę jest tragedia na Dworcowa. Dziękuję. Pan radny Kamarczyk. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, w zasadzie to jest pytania tutaj do przedstawicieli powiatu, ale ich nie ma, więc kieruję to do burmistrza. To Palma chce również dorzucić drogę powiatową do Zaczeszka. I takie pytanie, czy jest, orientuje się burmistrz, czy przewidziany jest tam jakiś konkretny remont, czy tylko łatanie dziur, bo na dzisiaj to stawiają znaki i połatają te dziury, a przyjdzie wiosna, będą jeździć ciągniki, maszyny, wtedy dopiero będzie większy jeszcze kroz. Dziękuję. Ja mam pytanie do pana burmistrza czy do pani dyrektor biura usług. Dzisiaj zgłosiły się do szkoły dwie osoby, które chciały zapisać dzieci do oddziału przedszkolnego. Dostały taką informację z przedszkola. Z tego co mi wiadomo, żadna informacja do nas nie dotarła o zapisach albo o tworzeniu oddziału przedszkolnego w szkole. Także chciałabym uzyskać informację, skąd taka, no, takie pytanie u tych rodziców i co w tej sprawie pani dyrektor ma do powiedzenia. Dziękuję. Jeszcze raz pan radny, potem pan radny Kołaczyński. Ja dziękuję za tego, bo co bym chciał jeszcze, zapomniałem odnośnie znaków malowanych na jezdniach, w szczególności ze przejścia dla pieszych, żeby o tym pomyśleć, bo naprawdę są niewidoczne. Dziękuję. Dziękuję. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, panie przewodniczący, właśnie proszę głosić. Mam takie dwie interpretacje, które jedna dotyczy chodnika do Wituli, który ma być w tym roku dokończony, z 2016 roku. Ozima zaskoczyła i bym tak sugerował to, że jakby ekipa była, żeby zacząć chodnik 2017, przeznaczone środki, które Rada Sołecka przeznaczyła, żeby ta ekipa, która będzie robiła chodnik, żeby nie zdejmować i żeby z wiosny zaraz zaczął dalej chodnik być robiony we Wituli. Za jednym zamachem są po takim domu się przerwie, wyjdą sprawy i to tak wyjdzie. Będzie za jednym zamachem. Druga, to nasuwa mi się tutaj myśl taka, patrząc na tę drogę powiatową do Nowego Dworu. Tam są takie żyły gliniaste, które teraz podniosły ten i się zrobił asfalt gruby. I my chcemy zalewać jako Rada z Zakrzewka do Nowego Dworu ten drugi odcinek drogi łączący Nowy Dwór Zakrzewek. Tam jest odcinek ten 700 metrów. I tam są dwa takie, można powiedzieć tak samo, 30-metrowe, żylne, ciężko przepływające, tak jak teraz biegamy, to teraz tam jest błoto i glina. Można by było to, panie Tomku, pojechać, zobaczyć, w których to miejscach jest i nawieźć przykładowo, wybrać to i nawet stuczny, żeby to za parę lat nie było to samo, co... Taka moja uwaga, żeby to miejsce 30-metrowe zostało wzmocnione pod sypką, żeby potem ciężki sprzęt czasami nie rozsypał by na sypkę. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma pytania? Jeśli to można, proszę, jeśli są, można. To za tę jeśli raczej już nie to, jeśli można, to ja. Dziękuję. Właśnie tutaj pan radny mi tak dał do myślenia, bo tak sobie myślałam, jeśli chodzi o budowę chodników, my w Sypniewie wiadomo, że będziemy dalszą część chodnika też robić. I tu mam prośbę do pana burmistrza i pana Wichelskiego, że jeżeli będziecie planować wykonanie pracy, na przykład w Wituni będzie chodnik chodzony, czy gdzieś indziej, proszę bardzo, ale mamy prośbę, żeby wziąć pod uwagę, bo to będzie odcinek naprzeciwko przedszkola z tego parkingu w stronę apteki. I żeby
naprawdę bardzo proszę, żeby do 1 września ten chodnik był już nowy, przełożony. Orientuję się, bo byłam w szkole, będzie zmieniany płot przy chodniku. Także ten płot będą się starali też zmienić przed położeniem chodnika. I żeby potem, bo wiadomo, 1 września, jak my mamy dużo uczniów, ja codziennie jeżdżę po brzuchu, widzę, jaki tam jest płot. Żeby potem jeszcze ciężkie maszyny, pracownicy, te betony po prostu nie utrudniały od 1 września. Dziękuję. Dziękuję. Wszystkie pytania, gratulacje. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad, a mianowicie informacja dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na temat realizacji zadań w roku 2016 i prezentacja planowanych przedsięwzięć na rok 2017. Prosimy panią dyrektor. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Żeby nie zanudzać mówieniem, zaproszę do obejrzenia krótkiego materiału filmowego, a później, jeżeli będą pytania, to proszę. Rok 2016 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku to wiele ciekawych wydarzeń, koncertów, spektakli, wystaw i spotkań. Naszym głównym celem jest działalność edukacyjna w obszarze kultury, na której skupiamy się każdego dnia. Efekty tej pracy dają ogromną satysfakcję i rozwój zarówno uczestnikom zajęć, jak i prowadzącym. Dzieci pracują w kilku sekcjach artystycznych. Zajęcia wokalne odbywają się indywidualnie dla dzieci i młodzieży. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności wokalnych i ogólnomuzycznych uczniów poprzez szereg ćwiczeń emisyjnych i pracę z piosenką. Uczniowie mają możliwość dowiedzieć się, jak operować głosem w zdrowy i prawidłowy sposób. Zajęcia pozwalają również wyzbyć się tremy dzięki występom okolicznościowym organizowanym przez MGOG Więcbork oraz powiatowych konkursach i festiwalach wokalnych. Grupa w roku 2016 brała udział w warsztatach gospel w Tucholi, skąd zrodził się pomysł na koncert muzyki chrześcijańskiej, który prezentowany był na Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej w Więcborku oraz na koncertach Kiedy Dusza Śpiewa, Radujcie się Zawsze w Panu oraz w czasie Więcborskiego Dnia Młodych. Wokaliści mają na koncie koncerty między innymi podczas Dni Więcborka oraz koncert To już wiosna z piosenkami z polskich filmów i seriali. Większość z nich wiąże swoją życiową drogę z muzyką. Od jesieni 2016 roku w ramach sekcji wokalnej powstaje grupa skupiająca osoby dorosłe. W roku 2016 soliści pracujący w naszej sekcji zostali laureatami konkursu piosenki angielskiej w Więcborku i Jastrzębcu oraz kujawsko-pomorskiego konkursu piosenki dziecięcej Awans w Żninie. W ramach pracowni wokalnej istnieje również zespół wokalny dla seniorów Wesołe Nutki. Grupa posiada szeroki repertuar z zakresu muzyki ludowej, piesiadnej, cygańskiej i tanecznej. Swoimi występami zespół uświetnia imprezy okolicznościowe organizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku oraz w ościennych miejscowościach. Wesołe Nutki występowały w 2016 roku w Różenicy na targach twórców podczas Jarmarku Krańskiego oraz na otwarciu więcborskiej sceny letniej wraz z chórami z Bydgoszczy, Białogód i Sośnia. Akademia Skrzata łączy w sobie zajęcia muzyczne i plastyczne dla najmłodszych. Na zajęciach koła plastycznego uczestnicy poznają wiele technik plastycznych, takich jak pastele, batik, malarstwo, dekupaż, malarstwo na szkle, akwarela i inne. Zajęcia w plenerze polegają na obserwacji krajobrazu, natury, na umiejętności dostrzegania otaczającej przyrody. Poznajemy zasady prawidłowej kompozycji, form i prawidłowego doboru barw. Nie zapominamy również o kultywowaniu sztuki ludowej. Tworzymy pisanki, palmy, ozdoby choinkowe i dekoracje świąteczne. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku istnieją koła plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym, grupa szkolna młodsza i starsza oraz grupa młodzieżowa. Instruktor grupy plastycznej prowadzi również zajęcia z grupą mażuretek, która liczy 19 osób i ściśle współpracuje z Więcborską Orkiestrą Dentą, występując podczas uroczystości państwowych organizowanych na terenie gminy Więcbork.
Zajęcia teatralne odbywają się w następujących grupach teatralnych. Zespół Szpilka, mający na swoim koncie sukcesy na wojewódzkim przeglądzie Arki Pacynka w Bydgoszczy i Świeciu w sztukach Lis Hetrus i Kozucha Kłamczucha. Z okazji Dnia Dziecka grupa przygotowała swoją premierę Smokowe Igraszki. Sztuka ta miała charakter teatralnego happeningu, mającego na celu włączenie dzieci do wspólnej zabawy. Zespół Pideska, skupiający najmłodszych artystów, działa od roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku. Na swojej ma już premierę sztuki pod tytułem Szewczyn Traterka, znaną i lubianą bajkę dla dzieci. Gra małych artystów została nagrodzona gromkimi brawami dziecięcej widowni i ich opiekunów. Brawurowa gra młodych aktorów budzi nadzieję, że zespół ten ma przed sobą udany start w artystyczną podróż z teatrem. Dla większości dzieci był to debiut sceniczny. Teatr Stuk Puk działa od 6 lat. Był 5-krotnie laureatem wojewódzkich przeglądów teatralnych w kategorii lalka oraz teatr czarny. W 2016 roku otrzymał jako jedyny w swojej kategorii indywidualne nagrody za stworzone kreacje aktorskie. W tymże samym roku zespół otrzymał nominację do udziału w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Igraszek 2016 w Suwałkach. Spektakl otrzymał pozytywną recenzję i podziękowanie jury festiwalu oraz został bardzo dobrze przyjęty przez widownię. Teatr Stuk Puk poszukuje różnych technik. Lalka, żywy plan, teatr czarny, teatr fluorescencyjny. Cechą zespołu jest otwartość, którą aktorzy kojarzą z wolnością, spontanicznością oraz poszukiwaniem oryginalnych pomysłów. Dotychczas zespół opierał się na spektaklach kierowanych do dziecięcej widowni. Garbaty Anioł to pierwsza sztuka, która zmienia kierunek myślenia i poszukiwań zespołu. Zespół teatralny Rybcym-Cym dla dorosłych działa od 5 lat. Zespół w swoim repertuarze ma sztuki teatralne dla dorosłych i dzieci, etiudy teatralne, bajki i skecze. W 2016 roku Rybcym-Cym został zaproszony na 17. Wojewódzki Przegląd Artystyczny Ruchu Seniora ARS 2016. Dla zespołu teatralnego udział w tak ważnym przeglądzie naszego województwa to wyróżnienie, a zarazem debiut sceniczny na tak ważnej imprezie. W sierpniu grupa brała udział w 23. Wojewódzkim Przeglądzie Teatralnym w Raciążku z nową premierą sztuki zatytułowanej Teatr Kaput, otrzymując gromkie brawa publiczności i nagrodę jury festiwalu. Artystom możemy pozazdrościć energii, humoru, a także pracowitości artystycznej. Grupa występuje na różnych imprezach okolicznościowych naszego regionu. Studio nagrań Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku pełni rolę naszego centrum medialnego, gdzie tworzone są materiały promocyjne, plakaty, filmy promocyjne, relacje z koncertów, ale także studyjne nagrania muzyków, sekcji wokalnej, zajęć artystycznych, zapowiedzi reklamowe. W roku 2016 zrealizowano w naszym studiu m.in. nagranie piosenki dla Natalki Tryki Życia Mała Garść przez sekcję wokalną Anko, podkłady do koncertu o żołnierzach wyklętych, materiał filmowy z zajęć dla dzieci Rodzina w oczach z Krzatów z Więcborka, materiały reklamowe i zapowiedzi imprez na lato 2016, nagrania wokalistów Basi Grzegorzewskiej, Oskara Mazalon, Patrycji Brus, nagrania koncertów Andrzej Dobber, Rockwood, koncert operetkowy na rynku, koncert z okazji 40-lecia Hancock, koncert gospel z udziałem dzieci z sekcji wokalnej Hancock. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Więcborku znajduje się również miejsce na inne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W pomieszczeniach Ośrodka Kultury funkcjonują zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży. Zumba, kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych, więcborska orkiestra dęta, szachy, robotyka, karate, pracownia rzeźby Józefa Walczaka i zajęcia w Fit & Jump. Obchody Dni Więcborka 2016 rozpoczęliśmy w niedzielę 17 lipca czwartym jarmarkiem krajeńskim i biesiadą śląską. Jarmark krajeński przyciągnął rekordową liczbę wystawców. Odbył się konkurs na krajeńskie rękodzieło i potrawę regionalną. Tegoroczną gwiazdą był znany słuchaczom telewizji Śląsk Mariusz Kalaga. W
poniedziałek z rynku miejskiego w Więcborku wyruszyły drużyny w poszukiwaniu więcborskiego rycerza. Do celu prowadziła ich mapa, a po drodze zadania do wykonania. Wtorek to kolejny dzień atrakcji dla mieszkańców i wczasowiczów. Rynek miejski w Więcborku zamienił się w wielki plac zabaw. Na najmłodszych czekała moc atrakcji przygotowanych przez Agencję Rynku Rolnego, Urząd Miejski w Więcborku oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku. W środę w kajakarni odbył się letni turniej ośrodków czasowych. Zabawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Do krajeńskich konkurencji zgłosiło się 6 drużyn, w tym reprezentacja miasta. W czwartek mieszkańcy spotkali się w kinie letnim na plaży miejskiej. W piątek wspomnieliśmy czasy PRL-u. Mieszkańcy stanęli w kolejce po towar z Poglady i poczęstunek na kartki. Odegraliśmy grę kolejka, mieszkańcy wzięli udział w quizie filmowym i dancingu, stylizowanym na kawiarnię PRL-owską Lasku Miejskim. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz aut, którego główną atrakcją był pochodzący z Mikrus z 1962 roku. Sobota minęła w rytmach muzyki klubowej. Gwiazdą wieczoru był duet Calvi i Remi wraz z pokazem Robot Show. Rzymba Bitwa oraz dyskoteki pod chmurką z DJ Castro. W niedzielę mieliśmy przyjemność uczestniczyć w najbardziej prestiżowym, mającym wielki wymiar wydarzeniu. To bezprecedensowy na kraju koncert Andrzeja Dubera przyciągnął na więcborski rynek ogromną ilość osób. Jest to niezapomniane wydarzenie, które na bardzo długi czas zapadnie w pamięć mieszkańców Więcborka. Więcborska scena letnia ruszyła w pierwszy weekend lata. Pogoda pomieszała plany organizatorom i tegoroczna sobótka zakończyła się dość nieprzewidywalnie. W niedzielę z mieszkańcami spotkaliśmy się w czasie koncertu chórów i zespołów biesiadnych. Wystąpiły zaprzyjaźnione chóry. Dzwon z Bydgoszczy, Kantary z Biały Płot, Kantabile z Sośna oraz zespół śpiewaczy Wesołe Ludki z Więcborka. Impreza odbyła się pod patronatem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Bydgoszczy. Kolejny weekend 1 lipca odbyła się druga edycja festiwalu Rockmont. W tym roku wystąpiły zespoły Minnesota, CT, Heavy Metal Way i Mr. Now. Zaprosiliśmy mieszkańców do obejrzenia wystawy rękodzieła Rodzima Pasja. Słoneczna pogoda zachęcała mieszkańców oraz wczasowiczów do zakupów i podziwiania. Samą wystawę otworzył burmistrz Więcborka Waldemar Kuszewski, który wręczył wszystkim wystawcom okolicznościowe podziękowania za promowanie kultury krajeńskiej.
Gdańskiej. Na półmetku drugiej edycji więcborskiej sceny letniej wystąpił znany wszystkim Grzegorz Turnał. Jak dalece słyszy to krok i czy naprawdę masz czas, żeby pisać? Artystę usłyszeliśmy z zespołem w wyjątkowym projekcie koncertowym Turnikon, czyli Grzegorz Turnał, perkusista Cezary Konrad i basista Robert Kubiszyn. Turnikon występuje nieczęsto. Jego występ był zatem wielką gratką dla fanów Grzegorza Turnała. Może raczej wstań, może lepiej leż. Literatura jest piękna i bez. Podobnie jak ten, to gasający już dzień i gęstniejący już mrok. W niedzielę 14 sierpnia odbył się kolejny koncert w ramach letniego projektu. W sierpniowy wieczór na rynku miejskim wystąpiła orkiestra salonowa Moderato z Bydgoszczy. Z estrady usytuowanej w pięknej scenerii Jeziora Więcbórskiego popłynęły znane melodie, a wśród nich popularne arie, polki, czardasze oraz walce. Zakończył się gromkimi brawami na stojąco, a dyrygent Orlin Bebenow nie żegnał się z więcborską publicznością, gdyż już w kolejną niedzielę odbył się niezwykły pojedynek na siłę, która niewątpliwie jest w orkiestrach Denty. Usłyszeliśmy trzy zespoły z Więcborka, Bydgoszczy i Dobrycza. Denta zakończyła ubiegłoroczną edycję więcborskiej sceny letniej. Miejsko-gminny ośrodek kultury w Więcborku odpowiada również na szereg potrzeb mieszkańców wsi, stowarzyszeń i grup społecznych działających na terenie gminy Więcbork. Stajemy się partnerami i współorganizatorami wydarzeń ważnych dla mieszkańców naszej gminy. W roku 2016 były to konkurs piosenki angielskiej i zakończenie klas maturalnych Więcborskiego EO, połów ryb wspólnie z parafią w Więcborku, piknik Lider w Runowie Krajeńskim, festyn integracyjny w Runowie Krajeńskim, święto sportu w Czarmuniu, festiwal osób niepełnosprawnych w Więcborku, krajeński rajd rowerowy w Zakrzewskiej Osadzie, festyn integracyjny w Pęperzynie, sypniewska parafiada, święto plonów w Zakrzewku, 70-lecie koła pszczelarzy w Więcborku, wieczór seniora w Więcborku. Rok 2017 to kolejny rok wyzwań i nowych doświadczeń. Zamierzamy kontynuować to, co dobre, czyli codzienną pracę w ramach edukacji kulturalnej, wyjazdy grup artystycznych na przeglądy, aby zweryfikować poziom i założenia kulturalne instruktorów. W sezonie turystycznym dla mieszkańców, turystów i gości proponujemy cykl letnich koncertów i artystycznych spotkań, więcborską scenę letnią i Dni Więcborka. Poza sezonem turystycznym proponujemy mieszkańcom nowe cykle wydarzeń. Cztery pory roku w podróży to cykl spotkań z podróżnikami, którzy zabiorą mieszkańców w podróż po całym świecie, w tym roku po Stanach Zjednoczonych, Gruzji, Indonezji i Korei Północnej. Więcbork Alternatywnie to cykl koncertów, spotkań prezentujących dorobek artystów niekierunkowych, tworzących pod prąd, a nie z głównym populistycznym nurtem. Wydarzenia te będą na bardzo dobrym poziomie, skierowane do osób szukających wytchnienia w sztuce i zatrzymania przy tym, co piękne i dobre, czasem kontrowersyjne, a z założenia niekomercyjne. Z publicznością spotykać się będziemy w małej sali kameralnej, która zapewni właściwy nastrój i odpowiedni klimat do tego typu spotkań.
Rodzima Pasja to kolejny cykl wydarzeń zainspirowany wystawą lokalnych twórców, która odbyła się w lipcu 2016 roku. W ramach cyklu proponujemy mieszkańcom spotkania z lokalnymi twórcami, których zamierzamy promować w czasie naszych imprez, ale również umożliwić im wyjazdy na targi, wystawy i jarmarki. W ramach każdego roku zamierzamy według potrzeb i możliwości artystów przygotować benefisy twórczości z okazji okrągłych jubileuszy lub wystawy. Mamy nadzieję, iż uda nam się doprowadzić do powstania klubu twórców, w którym zintegrujemy lokalnych artystów, co w przyszłości może doprowadzić do powstania stowarzyszenia. Panie dyrektor, wielkie pochwały z pani strony. No chyba nie było takiego dyrektora, żeby tak się angażował. Naprawdę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Warto też podkreślić, że ten materiał jest przygotowany w naszym studiu nagrań przez pracownika Ośrodka Kultury, który to wszystko dla Państwa zmontował. Czy są jakieś pytania? Prezentacja już wyjaśniła. Tak, tutaj już nie trzeba jest. Janek, panie dyrektor, ja troszeczkę z innej beczki, bo podobało mi się to, co było i nie muszę powiedzieć, że nie, bo tak było, ale my będziemy mieli w tym roku dożynki na linii powiatowej i chciałbym, żeby na tych dożynkach, żeby to były trochę inne dożynki niż zawsze były, żeby pani postarała się ściągnąć jakiś zespół, gdybyśmy widzieli kilkanaście zespołów, może jakieś disco pole, coś takiego, może byśmy zadziałali, żeby naprawdę na te dożynki ściągnąć tłumy ludzi, żeby tam nie było proszę. I żeby te dożynki były, może by pan to moje ostatnie dożynki, no, już jako sołtysa i chciałbym, żeby to naprawdę dożynki były na spomnę. Ja już tam kilka takich atrakcji szykuję, ale chciałbym, żeby pani Asia tak poszukała jakichś pieniążków, może, no nie wiem, jak to od panów burmistrzów, pana starostów, żebyśmy naprawdę ściągnęli jakiś fajny zespół, mamy bardzo duże boisko, to naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi by mogło tam przyjechać. Oczywiście proszę o termin pierwszego spotkania organizacyjnego i wszelkie kwestie omówimy. Jutro z okazji święta żołnierzy Wyklęty, czy też żołnierzy niezłomnych, tak? Jest emisja filmu, o której dla kogo można? Znaczy organizatorem jest Urząd Miejski, ale z tego co wiem jest to o godzinie 10 dla szkół średnich. Dla szkół, dobrze. Tak mi się wydaje. Ale w sali kinowej u nas. Tak, u nas zawsze. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma pytań, to dziękujemy pani dyrektor. I przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad, a mianowicie rozpatrzenie wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych kary dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego wprowadzenia ścieków obowiązujących na terenie miasta i gminy Więcbórg. Podjęcie uchwały wyżej wymienionej sprawy. Proszę pan dyrektor. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, państwo radni, zaproszeni goście. W dniu 16 stycznia 2017 roku Zakład Gospodarki Komunalnej poprzez pana burmistrza do Rady Miejskiej złożył wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie miasta i gminy Więcbórg. Na podstawie artykułu 24 ustęp 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wody i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ogłoszony w Dzienniku Ustaw z 2015 roku pozycja 139. Zakład złożył wniosek o przedłużenie czasu rozwiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków zatwierdzonych uchwałą nr 13/84/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku w
sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wody i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Na okres od 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku. Niniejszy wniosek o przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i spełnia wymogi, o których mowa w artykule 24 ust. 9a i 9c ustawy. Jako załączniki dołączono uzasadnienie wniosku taryfowego, taryfa o przedłużenie, który składany jest wniosek oraz załącznik nr 1. Przypomnę Państwu taryfy, jakie obowiązują w dniu dzisiejszym, o jakie są składane okres przedłużenia. Opłata za metr sześcienny wody, ja podam ceny brutto, 3,60. Opłata za metr sześcienny ścieków, 7,11. Opłata za metr sześcienny ścieków pozostałych odbiorców, 3,64. Opłaty abonamentowe w zakresie dostawy wody, niskie natężenie przepływu, czyli do 5 metrów sześciennych, 4,50 zł za punkt pomiarowy za miesiąc. Średnie natężenie przepływu to są przepływ powyżej 5 metrów sześciennych na godzinę, 19,44 zł za punkt pomiarowy za miesiąc. Opłaty abonamentowe w zakresie odprowadzania ścieków, to jest niskie natężenie przepływu, 3,50 za jeden punkt pomiarowy na miesiąc oraz opłata abonamentowa za odczyt i rozliczenie wodomierzy wskazujących pobór wody bezpowrotnie zużytej, to jest tak zwanych podliczników. Jest to opłata 2,51 zł za punkt pomiarowy za jeden odczyt. Odczytuje się to tradycyjnie praktycznie dwa razy w roku. Proszę Państwa, jeszcze przedstawię dane umieszczone w załączniku numer 1. Są to dane kosztowe i wartość niezbędnych przychodów, jakie firma w tym okresie musi osiągnąć. I tak, koszt eksploatacji i utrzymania w dziale zaopatrzenia wody jest to 1 043 595 zł. Natomiast niezbędne przychody, które firma musi uzyskać z tej działalności, jest to 1 048 095 zł. Jeśli chodzi o dział odprowadzenia ścieków, koszty eksploatacyjne i utrzymania są na poziomie zaplanowane 1 070 618 zł, natomiast wartość niezbędnych przychodów musimy osiągnąć na poziomie 1 075 118 zł. Dziękuję bardzo. Jeśli jakieś pytania do mnie, to proszę. Dziękuję bardzo. Najpierw, zanim przejdziemy do dyskusji, poproszę o opinię panią przewodniczącą Komisji Oświaty, jaka jest opinia komisji. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę pytania, czy są jeszcze jakieś do pana dyrektora. Pan radny Kałaczyński, proszę. Panie dyrektorze, oczyszczalnia Nowego Dworu, co jest pociągnięta, przed Wirtunię idzie, czy tam miała być we Wirtunie na Nowodworskiej przepompownia, tak jak kiedyś tam było, żeby mogli się ludzie podłączać, czy to zostało już tak jak ten Nowy Dwór jest podłączony i leci bezpośrednio i że się nikt tam nie może podłączyć, czy jakie koszty tego wy ponosicie jako przejście przez przykładowo PKP, bo wiadomo, że koszty cały czas zostają, tak jak było to założone, ten Nowy Dwór został skanalizowany, a jednak jak się nikt nie podłącza, to znaczy, że koszty cały czas się zwiększają. I myślę, że jeśli by we Wirtuni była przepompownia postawiona, co by mogli się podłączać, to by było też łatwiej dla ZGK to utrzymać. Panie radny, ja odpowiem tak. Jeśli chodzi o ten rurociąg tłoczny, to jest rurociąg tłoczny z przepompowni w Nowym Dworze zlokalizowanej przy blokach. Było to zadanie wykonane w latach 90. przy wsparciu finansowym Agencji Nieruchomości Rolnej. To się jeszcze wtedy nazywało jakoś Agencja Własności Rolnej chyba. No mniejsza z tym, w każdym bądź razie. Były to kanalizowane wszystkie osiedla, tak zwane popegerowskie.
Jest to podłączone tylko nowy dwór do przepompowni. Tą przepompownią ścieki docierają, czyli kanałem nie grawitacyjnym, tylko tłocznym do przepompowni rozprężnej przy Wizamorze i potem siecią grawitacyjną do przepompowni centralnej. Dwa lata temu była kanalizowana wieś Wiktunia, lewa strona, właściwie główna ulica i część, cała część lewej strony w kierunku Sypniewa. W tym roku, ewentualnie w następnym, będzie kanalizowana, jak pan burmistrz państwu przedstawiał na komisji, Runowo, ulica Wyzwolenia i część ulicy 28 stycznia. Natomiast w perspektywie jest zaplanowana wybudowanie, drugi etap kanalizacji Wituni, ale jakie to będą lata, to mi jest trudno określić. Natomiast nie ma technicznej możliwości bez wybudowania kanalizacji grawitacyjnej podłączenia się do istniejącej kanalizacji tłocznej, bo to jest tylko i wyłącznie kanalizacja tłoczna, które ścieki są przepompowywane z nowego dworu do Wiedzworka. Dziękuję bardzo. Pan radny. Pani przewodnicząca, panowie burmistrzowie, zaproszeni goście. Wreszcie dożyłem takiej chwili. Po 6 latach jestem radny i oto staje dyrektor zakładu gospodarki i mówi, że nie ma podwyżki wody. Pan dyrektor, o co chodzi? I w końcu raz muszę panu podziękować za to, że pan nie podwyższył dla mieszkańców Wiedzworka. Dziękuję. Panie radny, ja nie będę skromny i powiem, że 2 lata temu też nie było podwyżki. Ale pan radny był wtedy radnym już. Proszę państwa, ja przedłużając okres obowiązywania dotychczasowych taryf na okres poprzedniego kwartału, czyli obecnego kwartału, który mija, na komisji, na zapytanie pani wiceprzewodniczący powiedziałem, że jeśli warunki ekonomiczne się nie zmienią, jeżeli nie wejdzie opłata za pobór wody podwyższona, która była planowana na ten rok, być może ona też nie wejdzie od lipca, ale tego nie jestem tak całkowicie pewien. Natomiast, no mówię, warunki pozwalały, że nie podnieśliśmy tej wody, ścieków i mam nadzieję, że to nam się zbilansuje. Ja też mam taką nadzieję, panie dyrektorze, na pewno to też nie będzie w tym roku. Dziękuję. Jeszcze raz pan radny Kolejczyk. Panie dyrektorze, że Wiktunia zostanie druga skanalizowana, to ja myślę, nie część, ale mi chodzi ten kanał, rurociąg z Nowego Dworu, czy to by nie szło wykorzystać właśnie przepompownię na Nowodworskiej, podłączyć, bo na pewno opłacali PKP, przez teren PKP przechodzicie i nie wiem, czy tam są opłaty. I jakie koszty ponosicie to, bo rurociąg idzie duży i można go wykorzystać i podłączyć Nowodworską. I tu nie widzę tego Witosa już w tą stronę. Bo nowe położenie ja rozumiem, ale tam trzeba było wykorzystać ten cały przesył z Nowego Dworu. Dziękuję. Panie radny, jeśli moje wiadomości są, że tak powiem, na tyle prawdziwe, to ten drugi etap jest powiązany z pierwszym etapem kanalizacji Wituni. Natomiast ten rurociąg, który dostarcza ścieki z Nowego Dworu do Wiedzworka, zupełnie nie może być wykorzystany, bo i tak musi być pobudowana sieć grawitacyjna do tych posesji, do których ona jest zaplanowana. Także czy my się podłączymy, a przejście przez tory mamy teraz przy drodze wojewódzkiej. Także jeśli będzie kanalizowana, taka przynajmniej jest koncepcja, jeśli będzie kanalizowana Wiktunia, to na pewno będzie też to połączone być może z tym pierwszym etapem, który był teraz 2 lata temu oddany do użytkowania. Dziękuję bardzo. Pytań więcej nie ma, tak?
więc przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady. Dziękuję bardzo. Uchwała Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przedłużenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzenie ścieków ustalone przez Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Więcborku. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Dziękuję. Kolejne. Kolejny punkt porządku obrad, a mianowicie podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Brunowie Krajeńskim. Poproszę Pani. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, zabrani goście. Procedura sprzedaży nieruchomości położonej w Brunowie Krajeńskim została wszczęta na wniosek właściciela nieruchomości przyległych. Konkretnie są to działki 10 przez 2, 53 przez 2, 11 i 51. Wnioskodawcą jest pan Janusz Małek. We wniosku... Malek. Nie, podpisuje się Malek w wypisie z rejestru gruntów, jest Malek, także Malek. We wniosku pan Malek podkreślił, iż grunt, którego zakupem jest zainteresowany, stanowi na mapie część drogi, która jednak położona jest pomiędzy gruntami stanowiącymi jego własność i od ponad 35 lat w rzeczywistości nie istnieje. Wniosek ten uzyskał pozytywną opinię Rady Sołeckiej w Brunowie Krajeńskim oraz zarządcy dróg gminnych. W związku z powyższym zlecony został podział nieruchomości działki 52. W wyniku podziału powstały nieruchomości 52 łamane przez 1, przez 2 oraz 52 łamane przez 3. Przedmiotem sprzedaży jest działka 52 przez 2 o powierzchni 1593 metry. Nieruchomość ta zostanie sprzedana w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Poproszę o opinię Komisji Połączonych. Czy projekt uchwały został zaopiniowany? Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie. W takim razie przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Brunowie Krajeńskim. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dobrze, kolejna uchwała, a mianowicie podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Śmiłowie. Dnia 16 listopada 2016 roku wpłynął wniosek pana Mariusza Bakon z prośbą o sprzedaż działki oznaczonej numerem geodezyjnym 209 obręb Śmiłowo. Następnie Urząd Miejski w Więcborku po sprawdzeniu księgi wieczystej, dokumentów geodezyjnych oraz planistycznych zwrócił się o opinię w sprawie sprzedaży nieruchomości do Rady Sołeckiej w Śmiłowie. Opinia Rady Sołeckiej w sprawie sprzedaży jest pozytywna. Ze względu na odległą lokalizację od centrum wsi, przedmiotowa nieruchomość jest zbędna do realizacji działań sołeckich. Zgodnie z wczorajszą opinią połączonych Komisji Rady Miejskiej, nieruchomość zostanie sprzedana z zastosowaniem trybu przetargu ustnego nieograniczonego. Poproszę o opinię Komisji Połączonych. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie, w takim razie przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Śmiłowie. Proszę, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Dziękuję. Kolejny punkt, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
podjęciu uchwały zmieniającej uchwałę nr 44/392/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Więcborku przy ulicy Złotowskiej. Proszę. Szanowni Państwo, kolejna uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zmianę uchwały z dnia 28 sierpnia 2014 roku. W ten sposób, że paragraf 1 punkt 2 wskazanej uchwały otrzymuje brzmienie: udział 5462/36104 na rzecz właściciela lokalu numer 4. Taka była różnica, że w liczniku było 5362. Błąd wyniknął z różnicy udziału w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów. Ostatecznie po sprawdzeniu pierwszej inwentaryzacji budynku położonego przy ulicy Złotowskiej 34, inwentaryzacji z 2001 roku, stwierdzono poprawny udział, który podany jest w dzisiejszym projekcie uchwały. Udział w nieruchomości wspólnej jest to wyrażona ułamkiem wielkość udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej, obliczana jako iloraz powierzchni użytkowej lokalu do sumy powierzchni użytkowej wszystkich lokali danej nieruchomości. Uchwała umożliwi uregulowanie stanu prawnego nieruchomości i sprzedaż kolejnych lokali w budynku przy ulicy Złotowskiej 34. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię komisji połączonej. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję. Czy są pytania? Nie. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Międzyborku z dnia 28 lutego 2017 roku zmieniająca uchwałę nr 44/392/2014 Rady Miejskiej w Międzyborku z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Międzyborku przy ulicy Złotowskiej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kolejny punkt, a mianowicie przy podjęciu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Międzyborku. Proszę. Kolejna uchwała dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 514/26 obręb Więcbork 1 o powierzchni hektar 30 alów i 16 metrów. Jest to teren przeznaczony miejscowo w planie zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy wielorodzinnej. Tak jak już wczoraj omawialiśmy na komisji, na wniosek gminy Więcbork, klasyfikator dokonał zaktualizowania klasy użytków na danym gruncie. Podjęliśmy już kroki, wyceniliśmy przedmiotową nieruchomość na kwotę 740 200 zł z VAT-em 910 446 zł. Oczywiście nieruchomość zostanie sprzedana w przetargu ustnym nieograniczonym. Z uwagi na wysoką kwotę jesteśmy zobligowani do zastosowania innego trybu sprzedaży, to znaczy nie tylko w prasie lokalnej, ale w prasie ogólnopolskiej. Wydłużone są terminy na ogłoszenia, to znaczy z miesiąca na 2 miesiące. Także jest to troszeczkę inny rodzaj sprzedaży, ale mamy też dostęp do większego kręgu zainteresowanych. Także spróbujemy przeznaczyć tą nieruchomość do sprzedaży. Poproszę o opinię komisji połączonej. Projekt uchwały został zaopiniowany. Dziękuję bardzo. Pan radny Kałaczyński. Mam pytanie takie. Ma być to pod budowle wielorodzinne, to znaczy pod jakiś blok i tak dalej. I teraz dojazd do tej działki, tu obserwując, jest jednostronny. Czy to jest tylko dojazd jeden, czy jest dojazd i wyjazd z tej posesji? Tak, jest tylko jedna droga, która musi służyć w tym wypadku jako i wjazd, i wyjazd z tej nieruchomości. I to jest droga szeroka, normalna, czy?
powiem szczerze, musiałabym przeliczyć ze skali, ale jest to... Tak, tutaj jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który szczegółowo określa wszystkie parametry. Oczywiście też jak mówimy o blokach, to też nie mówimy o jakichś wieżowcach. Tutaj jest wprost w planie napisane, że do trzech kondygnacji są to bloki. No, a jeśli chodzi o tą drogę, no powiem szczerze, no właśnie, tu nawet z mapy widzimy, że taka szerokość jak ulicy Pierwszej Armii Wojska Polskiego, więc w zupełności jest wystarczająca. No nie wiem, bo myślę, że do takiej dużej jak czy ona musi być droga dojazdowa i odjazdowa. No, nie znam zasad. Dziękuję. Według mojej wiedzy to jest minimum 6 metrów. Także. Każda droga. Dobrze, czy są jeszcze jakieś inne pytania? Nie, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Więcborku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, kto jest przeciw. A myśmy myśleli, że on wyjechał na Karaiby. Jeden się wstrzymał. Przepraszam bardzo, zbyt szybko. Dobrze, jeden głos wstrzymał. Dostarczono nam zostały dodatkowe materiały do uchwały, tak? Kolejny punkt porządku obrad. A mianowicie podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Więcborku. Szanowni Państwo, z uwagi na to, że niektórzy z Państwa mieli wątpliwości wczoraj na komisji, dlatego pozwoliłam sobie skserować jedyny dokument, jaki przedstawia nam wnioskodawca. Sami Państwo zobaczą, w jakiej to jest formie. I tutaj powiem tak, no jakakolwiek opinia dodatkowa prawna, no wskazywałaby to samo. Jeśli Państwo chcą, mogę tu odczytać część tej opinii prawnej, ale uważam, że to po prostu jest niepotrzebne. Chciałam tylko podkreślić, że właścicielem nieruchomości jest gmina Więcbork, wpisany w księgach wieczystych, w rejestrze gruntów. Jest kartoteka budynku, budynek jest określony jako pawilon handlowy określonej powierzchni, także w świetle dokumentów takich formalno-prawnych, z uwagi na to, że ten dokument, który Państwu rozdałam, nie zawiera formy notarialnej, uważam, że podjęcie projektu uchwały jest po prostu wskazane. W związku z tym chciałam tylko tak króciutko tu przybliżyć, że Rada Miejska wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowym usytuowanym na działce numer 214/5 położonej w Więcborku przy ulicy Mickiewicza 17A o powierzchni 31 metrów. Jeśli są jakieś pytania, to proszę. Najpierw poproszę o opinię komisji połączonych. Komisja wyraziła projekt zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę, czy są pytania. Pan radny Kałaczyński, proszę. Czy dojazd do tej posesji jest to wspólny wjazd, czy musi być wydzielony? To jest teren gminny. Także wszyscy dzierżawcy, którzy się poruszają wokół, wszystko jest to sklasyfikowane jako teren gminny i tak też pozostanie. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Pan radny Amczak, proszę. Panie Przewodniczący, dostałem tu takie umowy kupna sprzedaży. Tak wychodzi, że ta działka została sprzedana za 3000 zł. No, nie działka, tylko budynek. Nie wiem, o co tu chodzi, żeby Pani wyjaśniła. No oczywiście, bo wczoraj właśnie na komisji rozważaliśmy tą kwestię i chodzi o to, że obecny dzierżawca, który umowę dzierżawy ma do dzisiaj, twierdził, że jest właścicielem budynku. Jedynym dokumentem, który nam przedłożył na poświadczenie tego faktu, że on jest właścicielem budynku, to jest właśnie to, co dzisiaj Państwo dostali.
więc sami Państwo widzą, w jakiej to jest formie, jak to wygląda i na jaką kwotę opiewa. Natomiast wycenę mamy na 48 tysięcy, więc tutaj ja mogę to traktować jako jakąś formę odstępstwa czy coś takiego, ale na pewno nie jako wartość nieruchomości. Czy są jeszcze inne pytania? Nie, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Więcborku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Jeszcze raz poproszę, tak? Tak. Kto jest przeciw? Dwa. I kto się wstrzymał? Dwa. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panu Grosiu. I przystępujemy do kolejnego punktu porządku, a mianowicie podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Proszę Pani Dyrektor Biura Obsługi Oświaty. Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, zaproszeni goście. Na wczorajszej posiedzeniu Komisji Połączonych przedstawione były szczegóły dotyczące trzech uchwał oświatowych. W tej chwili zaprezentuję projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Ten dokument jest dokumentem typu intencyjnego, jak planujemy w naszej gminie dostosowanie sieci szkół do reformy edukacji, która zacznie obowiązywać od 1 września 2017 roku. Uchwała reguluje w pierwszej części, jak wyglądać będą szkoły podstawowe i ich obwody, ich struktura organizacyjna w okresie najbliższych 2 lat szkolnych. W kolejnej części uchwały prezentujemy, jak będą wyglądały klasy gimnazjalne do czasu ich wygaszenia. Następnie prezentujemy, co zadzieje się z obecnym gimnazjum, gdy wygasną szkoły, jak również jak będzie funkcjonowała ta szkoła w okresie przejściowym. W ostatniej części uchwały prezentujemy planowaną strukturę sieci szkół po 1 września 2019 roku. Jak wspomniałam, jest to uchwała intencyjna. Po podjęciu przez Państwa decyzji przekazywać ją będziemy do zaopiniowania kujawsko-pomorskiemu kuratorowi oświaty i będziemy ten dokument upubliczniać tutaj na naszym terenie lokalnie. Jeżeli są jakieś pytania, nie, pozwolicie Państwo, że nie będę czytała szczegółowo wykazu ulic i wykazu miejscowości. To szczegółowo było omówione wczoraj. Gdyby były jakieś pytania, oczywiście odpowiem. Dziękuję. Poproszę najpierw opinię Komisji Połączonych. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję. Czy są pytania? Nie ma, to będzie jedna. Pan radny Wilczyński. Chciałbym się dopytać, dlaczego w tym zestawieniu przy szkole na wyzwolenia Suchorobczyk jest wyłączony jakby z ministrą miasta. Uczniowie zamieszkali w miejscowości Suchorączek, muszą być przez nas dowożeni do Więcborka. Analizy demograficzne, które wykonywaliśmy dla potrzeb zaproponowania Państwu podziału i utworzenia 2 obwodów szkół więcborskich, pokazały nam, że najsensowniejszym rozwiązaniem jest propozycja dowożenia tych dzieci do szkoły podstawowej przy ulicy Wyzwolenia. Gdybyśmy przyjęli, że te dzieci mają Częszczań do szkoły podstawowej przy ulicy Przelej 600-lecia, to byłoby to za dużo. Naszą intencją jest, by te szkoły były bardzo porównywalne liczebności uczniów i w formie i w strukturze organizacyjnej. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze inne pytania? Dobrze, w takim razie przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedną głos.
I kolejna uchwała, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Więcbork i gminą Soczną w zakresie ustalenia obwodu szkolnego. Projekt przedłożony Państwu do podjęcia decyzji wyraża się, sprowadza się do tego, wyrażacie Państwo zgodę, by burmistrz Więcborka zawarł porozumienie międzygminne z gminą Sośno w zakresie dzieci zamieszkałych na terenie gminy Sośno, ale dzieci, które w miejscowościach Rogali, częściowo w miejscowości Rogali i w miejscowości Ostrówek, ale są to dzieci, które od wielu lat uczęszczają do naszej szkoły w Jastrzębcu. Dotychczas funkcjonuje porozumienie międzygminne zawarte 22 lutego 1999 roku. Ono było podjęte wraz z reformą, ówczesną reformą oświatową. W tej chwili chcemy wykorzystać sposobność do uaktualnienia zapisów tego porozumienia. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Połączonej. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego między gminą Więcbork i gminą Sośno w zakresie ustalenia obwodu szkolnego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. I kolejny punkt. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za świadczenie w przedszkolu oraz świadczenia w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których gmina Więcbork jest organem prowadzącym. Proszę. Szanowni Państwo, przedłożony projekt dotyczy ponoszenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dzieci w wieku do lat 5 objęte są dotacją, natomiast dzieci w wieku lat 6 objęte są subwencją. Gmina otrzymuje subwencję. Z uwagi na to, że jest to działalność już subwencjonowania, jednostki samorządu terytorialnego, konkretnie przedszkola, nie mogą pobierać opłat za pobyt dzieci w czasie, za pobyt dzieci 6-letnich w czasie przekraczającym podstawę programową wyrażającą się w 5 godzinach dziennie. Dlatego uchwała, która jest zaprezentowana Państwu, dotychczasową z 2013 roku, ale tak naprawdę zmiana dotyczy tylko i wyłącznie dodania zapisu w paragrafie 2 ustęp 1 przez dzieci w wieku do lat 5. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Połączonej. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Jeśli pozwolę, w tym punkcie może nie do końca związane z uchwałą, zadam pytanie odnośnie harmonogramu, tak? Składania dokumentów. Rozumiem, że to poniekąd ma być odpowiedź na interpelację radnej Kopta, tak? Tak. To może ja od razu, skorzystając z głosu, czy przed głosowaniem jeszcze mam odpowiedź? Ma to, nie, jeżeli pani uważa, że będzie miało wpływ na głosowanie, to będę przegłosować najpierw. Bez zdrowia zgodności. Szanowni Państwo, odnośnie postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne, zmieniły się tutaj przepisy. Pamiętajmy o tym, że weszło w życie nowe prawo oświatowe, które w zdecydowanej większości anuluje przepisy dotychczasowej ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z tym aktem, jak również z przepisami wprowadzającymi, organ prowadzący, konkretnie burmistrz Więcborka w naszym przypadku, ogłasza terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkola, jak również do pierwszych klas 8-letnich szkół podstawowych do 15 kwietnia. Ten termin, to także w tym terminie organ prowadzący jest zobowiązany do tego, by upublicznić te informacje, a mianowicie musimy w szerokim zakresie zawiadomić mieszkańców, których to bezpośrednio dotyczy, w jakich terminach będzie prowadzona rekrutacja do przedszkoli i rekrutacja uzupełniająca, jakimi kryteriami będziemy się kierować, jak one będą punktowane, jakie dokumenty będzie należało wraz z tym przedkładać. Także na ten moment jeszcze chwila, będziemy te akty przygotowywać, będziemy je publikować. Najpierw w tej chwili priorytetem jest uchwała o projekcie sieci szkół. Wówczas będziemy podchodzić do uchwały w sprawie kryteriów rekrutacyjnych, ponieważ będziemy też musieli do tego podejść na nowej podstawie prawnej i po tejże uchwale będziemy przygotowywać zarządzenie panu burmistrzu. Dziękuję. Czyli rozumiem, że zmieścimy się w terminie. Musimy.
Dziękuję. Widzę. To pytanie dotyczyło tego, że musimy tak uchwałę podjąć odnośnie kryteriów, tak? Zmienia się podstawa prawa. Nie dotyczyło tego, że może tutaj ktoś z procesu nie brać. Pani radna. Ja jeszcze tylko chcę dopytać, czy rekrutacja do oddziałów przedszkolnych, czy do przedszkola będzie odbywać się tylko w przedszkolu? Myślę, że dla uproszczenia zrobimy to tak wzorem lat ubiegłych, by cała dokumentacja trafiała do przedszkola i później będziemy rozstrzygać szczegóły organizacyjne. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie, w takim razie przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie opłat zaświadczenia w przedszkolu oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których gmina Więcbork jest organem prowadzącym. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję Państwu za przyjęcie przedłożonego uchwały. Kolejne uchwały, a mianowicie podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Więcbork na rok 2017. Poprosimy Panią Skarbę. Szanowni Państwo, ten projekt uchwały, który został Państwu przedłożony, zakłada zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 15 242 zł. Co się na te zmiany złożyło? Przede wszystkim otrzymaliśmy pismo od Ministerstwa Rozwoju i Finansów dotyczące określenia ostatecznej kwoty z poszczególnych części subwencji. I tutaj właśnie w zakresie subwencji oświatowej plan w tym zakresie został zmniejszony właśnie o kwotę 15 242 zł. Tym samym pismem również zmniejszono na plan w zakresie dochodów. Chodzi tutaj o wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Tutaj kwota zmniejszenia to 2543 zł. Jeżeli chodzi o część subwencji, tą kwotę zmniejszenie dochodów wymusiło potrzebę korekty planu wydatków, także tutaj w rozdziale 801.95 tą kwotę ponad 15 tysięcy mają Państwo, o tę kwotę mają Państwo plan wydatków zmniejszone. Natomiast jeżeli chodzi o kwotę planu w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, tutaj udało nam się na kwotę zrekompensować wpływanie, które otrzymaliśmy ze sprzedaży samochodu, tutaj kwota dochodów majątkowych 800 zł oraz otrzymaliśmy także wpływy za realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Tutaj wpływy otrzymane pozwoliły nam na zwiększenie planu finansowego o kwotę 1743 zł. Ostatnie zmiany dotyczące budżetu naszej gminy dotyczą przeniesienia kwoty 15 tysięcy dotyczące dochodów za zwrot kosztów upomnień. W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej pojawił się nowy paragraf dochodowy. Właśnie szczególnie właśnie dla tego typu dochodów, także tutaj tylko czysta korekta przeniesienia planu finansowego do właściwego paragrafu dochodowego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię Komisji Połączonych. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany w sprawie zmian w budżecie. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Nie. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Więcbork na rok 2017. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Wstrzymał. Kolejny punkt, a mianowicie podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. Również Pani Skarbnik, proszę. Szanowni Państwo, ten projekt uchwały zakłada wprowadzenie, w swoim tytule zakłada wprowadzenie opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Więcbork. Jak dobrze Państwo wiedzą, taka opłata już na terenie gminy obowiązuje i jest naliczana w przypadku złożenia głównie przez podatników wniosku o rozłożenie na raty czy odroczenie terminu płatności zobowiązań podatkowych.
Ten projekt uchwały ma na celu uaktualnienie podstawy prawnej do obowiązywania właśnie tej opłaty, jak również chcielibyśmy tą opłatą również objąć inne dochody, inne wpływy, na przykład wpływy z opłaty śmieciowej, do której mają właśnie zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję bardzo. To są pytania. Kto z Państwa radnych? Przepraszam. Za duży skrót myślowy. Przystępujemy do głosowania. Uchwała Rady Miejskiej w Międzyborku z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Międzybork. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jego głos. Dziękuję. I w tym momencie dotarliśmy do punktu odpowiedzi na interpelację i zapytania. Nie trzeba, tak? To było pytanie do pana burmistrza. Czy będzie omawiał każdą dziurę w drodze indywidualnie? Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, zgromadzeni goście. Odpowiedzi na interpelację. Pierwszą interpelację zgłosił pan radny Antczak. Do kiedy zakaz dotyczący ptasiej grypy, że już wystarczy, że ptaki chcą wyjść. Do jajek się nie będę odnosił. Szanowny panie radny, jeżeli chodzi o decyzję podejmuje minister rolnictwa i rozwoju wsi. Jego rozporządzeniem z 20 grudnia 2016 roku został wprowadzany zakaz wypuszczania ptactwa domowego powiedzmy na zewnątrz. Na dzień dzisiejszy ten zakaz nadal obowiązuje. Nie mamy żadnych informacji dotyczących tego, żeby zakaz miał być zniesiony. Powiem więcej. 24 lutego, kiedy odbywało się zebranie sołeckiej Bituni, ja praktycznie będąc już w Bituni cofnąłem się do Urzędu Miejskiego w Więcborku, ponieważ otrzymaliśmy informację, SMS bardzo krótki, że wprowadzić w życie zarządzenie numer 1 wojewody kujawsko-pomorskiego i nic więcej. W urzędzie sprawdziliśmy otrzymaną informację na mailu. Zarządzenie dotyczyło tego, że na terenie Kruszwicy stwierdzono ognisko ptasiej grypy, czyli u ptactwa domowego i w związku z tym zostały wprowadzone pewne obostrzenia. Oczywiście na tym terenie, czyli teren zagrożony, zapowietrzony, nie obejmuje to naszego powiatu, także tutaj możemy być spokojni. Natomiast no to tylko pokazuje jedno, że temat nadal funkcjonuje. Oczywiście rozumiem wszystkich właścicieli ptactwa domowego i gołębi, ale prosiłbym o zachowanie nadal tej ostrożności, ponieważ my informujemy też wszystkich mieszkańców na zebraniach sołeckich, żeby przestrzegać tego zapisu, ponieważ mamy również informację, że na terenie naszego powiatu już dwie kary porządkowe zostały nałożone i to są naprawdę nie małe kary, bo w wysokości 2,5 tysiąca złotych i to bez względu na to, czy to była jedna, czy pięć, czy 100 kur. Interpelacje zgłoszone przez radnego Stanisława Posieczka. Oczywiście otrzyma pan tę odpowiedź na te interpelacje na piśmie, z tego względu, że też pan je przedłożył na piśmie. Natomiast mogę powiedzieć tak, jeżeli chodzi odnośnie wszystkich interpelacji dotyczących dróg gruntowych, mówię o drogach gminnych, mamy świadomość, w jakim stanie te drogi są. Mamy również informacje i zidentyfikowane konkretne miejsca,
gdzie jest problem z przejezdnością, czy wręcz są miejsca takie, gdzie występuje brak przejezdności, natomiast rozmawiamy z mieszkańcami i prosimy tutaj o zrozumienie i wyrozumiałość, ponieważ dopóki te drogi nie obeschną, po prostu jakakolwiek ingerencja w te drogi nie będzie w ogóle skuteczna, a będzie to wręcz marnotrawienie środków publicznych. Jeżeli chodzi o ulicę Ogrodową w Sypniewie, tak najbardziej będziemy rozważać tą sprawę. Chcemy mieć najpierw wycenę. Zresztą pan radny doskonale pamięta, że w zeszłym roku dzięki przychylności całej Rady Miejskiej udało się wiele tego typu inwestycji na terenie sołectwa Sypniewo wykonać. Także mamy to jak najbardziej na uwadze. Droga gminna w kierunku Jelenia pod wiaduktem, to po jednym z zebrań sołeckich udaliśmy się w to miejsce. Mamy ustalone rozwiązanie dla tego miejsca. Oczywiście tylu ilu mieszkańców, tyle propozycji. My wybierzemy własną, mam nadzieję, że taką, która rozwiąże problem. Chociaż powiem szczerze, że ja tam kilka razy byłem i myślę, że to nie jest nie taki diabeł straszny, jak go nieraz rysują. Droga gminna Adamowa od Krzyża w kierunku Leśniczówki. Przekażemy sprawę dalej. Droga powiatowa również i droga wojewódzka. Zresztą pan radny ostatnio otrzymał odpowiedź z Zarządu Dróg Wojewódzkich dotyczącej drogi 189. I szczerze mówiąc, oczywiście wiadomo, że jeżeli są jakieś dziury, przekażemy te informacje, tylko odnośnie samej inwestycji pan radny ma taką odpowiedź, także nie wiem, czy jeszcze raz mamy w takim razie pytać, bo na poprzedniej sesji było... Ja to tylko tak cielem ubarwiłem. Informacje. Informacje. Oczywiście. Dobrze. Interpelacje zgłoszone przez pana radnego Andrzeja Wendę. Jeżeli chodzi o zespół szkół w Sypniewie, to powiem panu tak, że na dzień dzisiejszy szkoła, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa, jak również prawidłowość działania, nie możemy tutaj mieć żadnych zarzutów co do tego. Zresztą liczne kontrole w tej chwili wykazują, że ta szkoła, myślę, że można powiedzieć, że pod tym względem jest chyba wzorcową już w tej chwili szkołą na terenie gminy Więcbork, jeżeli chodzi o wszelkie procedury dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, które uczęszczają do szkoły, a to jest rzecz, na której my musimy się skupić i na którą mamy wpływ. Jeżeli chodzi o tą sprawę, to myślę, że pan radny doskonale wie, że toczy się postępowanie dyscyplinarne i to już w tej chwili w dwóch przypadkach i chciałbym jeszcze raz podkreślić, że to postępowanie musi się zakończyć, żeby móc podejmować jakiekolwiek decyzje. Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych instrumentów prawnych, żeby ogłaszać jakikolwiek konkurs. Proszę pamiętać o tym, że pani dyrektor Jurgielska została zawieszona, a nie odwołana. Konkurs się ogłasza na wolne stanowisko, tam wolnego stanowiska nie ma. Na dzień dzisiejszy funkcję dyrektora pełni pani Kiestrzyn i według informacji, które posiadam, również od rodziców, co do tego nie ma żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o funkcjonowanie szkoły. Dla grona pedagogicznego zostały przeprowadzone warsztaty i powiem tak, my możemy tylko liczyć i prosić grono pedagogiczne o profesjonalne podejście do wykonywanego zawodu, o to, żeby to, o czym pan radny mówił, o tych niesnaskach, o tym skłóceniu, żeby to w żadnym wypadku nie miało przełożenia na dzieci. Bo tego wymaga profesjonalizm od każdego pedagoga, żeby własnych niepokoi czy własnych jakichś kłótni nie przenosić na dzieci. Są rzeczy, na które mamy wpływ i są rzeczy, na które nie mamy wpływu. I pomimo tego, że część osób pewno chciałoby, nie wiem,
w tej chwili powołania nowego dyrektora, na dzień dzisiejszy nie ma podstaw prawnych do tego, żeby ogłaszać jakikolwiek konkurs na to stanowisko. Jeszcze raz apeluję zarówno do pana, do pani Sołtys, do pana radnego Posieczka. Rozmawiacie z rodzicami, rozmawiacie z nauczycielami. Możemy tylko i wyłącznie apelować o ich profesjonalizm i jak najbardziej racjonalne zachowanie, przede wszystkim w stosunku do dzieci. I o to bardzo serdecznie proszę i proszę o cierpliwość, a nie pobudzanie dodatkowych emocji, niezdrowych emocji, bo mamy świadomość tego, że niestety te konflikty personalne mają przełożenie na dzieci, a tak być nie powinno. To nie wiemy. No z niektórymi rodzicami się nie da rozmawiać. My jesteśmy do dyspozycji, uczestniczyliśmy w spotkaniach, natomiast jeżeli rodzice, nauczyciele nie chcą ze sobą rozmawiać czy dojść do kompromisu, no to my na to wpływu nie mamy. Jaki mam wpływ na to, że pani Sołtys się pogodzi, nie wiem, z panem Kaziem, chociaż nie wiem, czy z panem Kaziem jest pani skłócona, ale nie mam tego wpływu. Mogę panią prosić o to, żebyście się pogodzili i to jest wszystko. Tylko panie burmistrzu, wie pan co, że ja już jako Sołtysem to tak skłóconej wsi to już naprawdę się nie chce być. No tylko ci mieszkańcy się sami skłócili, no nie mamy wpływu na to, że się kłócą. Ale szkoła. Być może. Szanowni Państwo, kolejna interpelacja dotycząca studium uwarunkowań. W przygotowanym projekcie studium nie ma inwestycji, o których pan radny pytał. Do 9 marca jest możliwość składania uwag jeszcze do studium uwarunkowań. Jeżeli chodzi o drogi gminne, no to mówię tak jak wcześniej, jeżeli chodzi o kwestie mostów w Sydniewie. To, że ten most nie został ściągnięty, to nie znaczy, że nie zostały podjęte żadne decyzje, bo to jest decyzja, że ten most nie został ściągnięty. To jest decyzja. Na dzień dzisiejszy, po zebraniach, które miały miejsce w Dorotowie, jak również w Sydniewie, w tym zebrania sołectwa Adamowo, Frydrychowo, w tej chwili stwierdziliśmy, że będziemy przygotowywali projekt organizacji ruchu na drodze gminnej w kierunku Wymysłowa, które wprowadzi ograniczenia tonażu oraz ruchu samochodów, które nie jadą do gospodarstw na terenie naszej gminy. Tak, żeby ograniczyć tranzyt. Oczywiście będziemy rozmawiali również z Zarządem Dróg Wojewódzkich o tym, żeby wprowadzić jak najlepszą informację dotyczącą tego, że taki most o takiej wysokości jest w tej miejscowości, żeby rzeczywiście te samochody się tam nie kierowały. Ja powiem panu więcej, jeżeli chodzi o ten most, rozbiórka tego mostu, to część osób mówi, zwiększy się liczba samochodów przejeżdżających tą drogą. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, już były pytania, a co z pieszymi? Co z pieszymi, którzy tam też przechodzą? Szanowni Państwo, interpelacje złożone przez pana radnego Piłkę, drogi gruntowe, tak jak wcześniej powiedziałem, oczywiście jeżeli tylko będzie możliwość, to będziemy starali się te rzeczy wykonywać. Droga Bożyszkowo-Czarnoń, również przekażemy to do zarządcy drogi. Kwestia ulicy Dworcowej, jeżeli chodzi o dziury, to w przyszłym tygodniu to interpelacja pana radnego Wilczyńskiego. W przyszłym tygodniu planujemy połatanie tych dziur. Natomiast powiem panu tak, że jesteśmy w ciągłym kontakcie, jeżeli chodzi o PKP, o możliwość przejęcia tej drogi. Ja w piątek, w zeszłym tygodniu rozmawiałem z panem Czesławem Dorożkiewiczem, naczelnikiem Wydziału Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych w PKP SA, bo do nich w tej chwili, do tego referatu wpłynął wniosek odnośnie zniesienia terenów zamkniętych. Procedura trwa, jesteśmy w kontakcie, także
Tylko mogę tyle potwierdzić, że my trzymamy rękę na pulsie, jeżeli jest możliwość, staramy się rozmawiać i prosimy o przyspieszenie wniosku. Interpelacja pana radnego Jacka Kawatka, droga powiatowa do Zakrzewka. Oczywiście przekażemy tą interpelację do pana starosty. Ja zresztą zamierzam się jeszcze w tym tygodniu spotkać z panem starostą i porozmawiać na temat stanu dróg na terenie gminy Więcbork, dróg powiatowych. Jakie ewentualnie są plany? Mamy świadomość tego, że ten stan dróg jest, delikatnie mówiąc, niezadowalający i chciałbym też uzyskać informacje, jakie są plany pana starosty w tej kwestii. Interpelacja zgłoszona przez panią radną Beatę Kopta. Rozumiem, że tu już odpowiedź pani otrzymała. Kolejna interpelacja złożona przez pana radnego Stanisława Posieczka, przejścia dla pieszych. My przekażemy informacje do Zarządu Dróg Wojewódzkich, natomiast mamy świadomość tego, że oni mają cykl i wyznaczone terminy, w których zazwyczaj to jest termin majowy, ale przekażemy jak najbardziej do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Interpelacje zgłoszone przez pana radnego Ryszarda Kałaczyńskiego. Jeżeli chodzi o chodnik z 2016, oczywiście będziemy chcieli, to będzie jedna z pierwszych prac, którą będziemy wykonywali odnośnie inwestycji chodnikowych. Natomiast na dzień dzisiejszy nie mogę panu zagwarantować, że od razu będziemy realizowali również to, co zostało założone na rok 2017. Mamy pewien harmonogram już wyznaczony i na pewno nie obejmuje on takiej kolejności, którą pan radny zgłosił. Jeżeli chodzi o drogę powiatową do Nowego Dworu, oczywiście również przekażemy informacje do pana starosty, jak również zarządcy drogi. Natomiast jeżeli chodzi o ten nasz odcinek 648 metrów relacji Zakrzewek Nowy Dwór, przeanalizujemy temat, który pan zgłosił. Jeżeli będzie rzeczywiście taka potrzeba, to jak najbardziej wzmocnimy ten odcinek około 30 metrów. I zapytanie pani sołtys Sypniewa, pani Migawy, chodnik wykonać do września. Powiem pani tak, w tym roku, jeżeli chodzi o sołectwo Sypniewo, naprawdę jest zaplanowane dosyć dużo inwestycji, bo między innymi budowa chodnika przy ulicy Kwiatowej, budowa parkingu oraz ogrodzenia przy zespole szkół, przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej. Nasz harmonogram zakłada tak, że w miesiącach letnich, czyli miesiącach wakacyjnych, będziemy chcieli realizować inwestycje, które dotyczą obiektów szkolnych. I kiedy tylko rozpoczną się wakacje, w pierwszej kolejności wchodzimy do Jastrzębca. Tam mamy do wykonania pewien zakres prac, około 2-3 tygodni. Wtedy wchodzimy do Sypniewa. I powiem tak, ten zakres, o którym mówiłem, jest nierealny, żeby zrealizować do 1 września 2017. Natomiast dołożymy wszelkich starań, żeby inwestycja, która dotyczy terenu tego przyszkolnego, chociażby przy drodze wojewódzkiej, żeby rzeczywiście ją zakończyć do końca sierpnia. A panie burmistrzu, inwestycja, która nie była w ubiegłym roku, co miała być wykonana, a nie była, tak jak u nas, ta alejka w stronę stadionu, to co to? Również, ale to ja tylko powiedziałem, co przy terenie szkolnym tutaj, najbliżej szkoły, bo mamy świadomość tego, że chcemy pobudować też chodnik, żeby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci poruszających się asfaltem, żeby była możliwość, żeby poruszały się ciągiem pieszym. Także pozostałe jak najbardziej. Dziękuję. Dobrze, dziękuję panie burmistrzu. Czy wszyscy otrzymali odpowiedź na swoje interpelacje? Dziękuję. O głos prosił pan dyrektor. Tak. Pani przewodnicząca, panowie burmistrzowie, państwo radni. Istnieje możliwość odwiedzin regionalnej instalacji prawo-regionalnych w Radowie i sądzę, że
Państwo jako przedstawiciele społeczeństwa, myślę, że też sołtysi, warto by było, żebyście ten tą instalację odwiedzili i zobaczyli. A dlaczego, proszę Państwa, to mówię? Bo w roku bieżącym my jako gmina, jako właściciel odpadów, a my jako przedsiębiorcy wykonujemy na rzecz tej gminy, tą usługę, musimy spełnić poziomy odzysku na poziomie 30% w roku przyszłym. Na dzień dzisiejszy spełniamy to na poziomie 25%. Dlatego będąc na zebraniach informujemy społeczeństwo, żeby tej segregacji było jak najwięcej i żeby ona była jak najlepsza. Dlatego myślę, że taki wyjazd by było dobrze zorganizować, żeby się Państwo nie uczestniczyli. Czy Państwo wyrażają na wszystkim zgodę? Myślę, że tak, że musimy doprecyzować termin, warunki i wtedy pewnie byłaby taka wycieczka. Pan burmistrz nam pomoże podać transport. Tutaj pani wiceprzewodnicząca sugeruje, żeby to było wiosną. Nie wiem, no. To znaczy, że Państwa, ja myślę, żeby to było jak w najbliższych dniach, czyli zebranie się kończą słoweckie i dobrze by było, żeby to było w marcu zorganizowane. No to czekamy w takim razie na jakąś propozycję konkretnego terminu, tak? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że był to już kolejny punkt w porządku obrad, a mianowicie wolne wnioski i informacje. W tym punkcie pozwolę sobie zabrać głos, ponieważ tutaj pan burmistrz wspomniał o kolejnej zmianie organizacji ruchu. Ja chciałam tu jako ciekawostkę podać traktowanie takowych zmian przez kierowców. Gmina zadała sobie trud, żeby zmienić organizację ruchu na ulicy Strzeleckiej. No i chwała gminie. Natomiast reakcja kierowcy na zwrócenie mu uwagi na dwa znaki, a mianowicie dotyczące pierwszeństwa ruchu i zakazu parkowania. Tudzież uwaga, że jest to droga, po której poruszają się pojazdy uprzywilejowane, ponieważ tam moment dalej jest remiza. Pan mówi tak, a co to strażacy nie mogą inną drogą pojechać? I parkuje pod znakiem zakazu. Myślę, że tutaj dopóki policja nie będzie traktowała poważnie tych naszych zmian i rzeczywiście solidnie karała, to chyba nic z tych zmian nie będzie, nie będą one miały znaczenia. Natomiast ja ponawiam z uporem maniaka swoją prośbę o to, żeby na Strzeleckiej postawić wyraźny, duży znak informacyjny odnośnie parkingu przy Lasku Miejskim. Z odległością, z ilością miejsc parkingowych. I wtedy myślę, że będzie łatwiej tym przynajmniej mniej krnąbrnym kierowcom skierować tam. No, obcy będą się zawsze tłumaczyć, że nie wiedzieli swojej, no nie wiem jak, no mówię, to dla mnie to po prostu było niepojęte. No, ale chociaż żeby tych obcych skierować, bo czasami człowiek naprawdę czuje się bardzo niezręcznie. Dobrze, czy ktoś jeszcze w tym punkcie ma? Pan radny, proszę. Panie burmistrzu, uporem maniaka. Będę przypominał tą drogę, co jedziemy z Więcborga na Bydgoszcz, z Rolowa na Bydgoszcz skręcamy. Tam jednak te pasy poziome nie były pomalowane. Nie były. Panie burmistrzu, to jest niemożliwe. Ja po prostu powiedzieli, panie burmistrzu, przyjadę do panów i pokażę, o co mi chodzi. Bo możecie. Wiecie? Na rowę nie był pomalowany. Kurde, no tyle razy jadę. Panie Stasiu, jechał pan teraz ze mną z Bydgoszczy, tam jest tragedia, bo kierowcy zamiast jechać w środek i skręcać na Runowo, to jadą na ten pas, gdzie z Więcborga jadą na Bydgoszcz i tam może dojść do kolizji. Panie burmistrzu, proszę, żeby pan we dróg wojewódzkich skierował tak, żeby to zrobili. To jest naprawdę pilna sytuacja i trochę farby, to mam, żeby to pomyśleć. Dziękuję. Czy ktoś z radnych? Pan radny Wilczyński. Chciałbym, żeby podano taką informację dla wszystkich, jak będzie obchodzony Dzień Żołnierzy Wyklętych, 1 marca. Jak jest zaplanowane przez urząd. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Poproszę pan Skaza. Panie dyrektorze,
Proszę Państwa, moja wypowiedź jest sprowokowana wystąpieniem Pana Dyrektora, bo odnośnie tej całej segregacji, bo jak sobie przypominam, kiedy kilka lat temu była dosyć ostra dyskusja w towarze cen i proponowałem, żeby ta cena za segregowane była bardzo niska, czyli 5 zł, a może i 3 zł, no więc oczy się jednemu z urzędników Urzędu Miejskiego rozszerzyły z przerażenia. Co to będzie, jak wszyscy zaczną segregować? No tragedia, system się nie zamknie. Może niektórzy pamiętają. Więc trzeba wybrać po prostu. Albo będzie niska cena i wtedy samorzutnie większość osób będzie segregować i te wskaźniki się bez problemu osiągną. Albo będzie tak jak teraz lub będą te ceny sukcesywnie rosnąć i wtedy nic z tego nie zrobimy. Najlepsza świadomość to jest portfel, cena. I tyle. Żadne wyjazdy tutaj za wiele raczej nie pomogą. Dziękuję. Można też iść w drugim kierunku, podnosić w nieskończoność opłaty za segregowane. Tutaj pan burmistrz, nie? Poproszę jeszcze pana burmistrza. Jeżeli chodzi o organizację dnia uczczenie pamięci Dni Żołnierzy Wyklętych, to o godzinie 8.40 jest złożenie wiązanek na cmentarzu komunalnym, o godzinie 9.00 złożenie wiązanek na cmentarzu parafialnym, o godzinie 10.00 jest w Domu Kultury projekcja filmu Zapora. Natomiast, jak dobrze pamiętam, chyba 3 czy 4 marca również Dom Kultury również w tym temacie ma przygotowane jakąś projekcję. Czyli jest to oczywiście zaproszenie dla wszystkich Państwa do wzięcia udziału w obchodach tego dnia. Pani Iza tutaj potwierdza, że wysyłała SMS-a. Pan Braka, ale bardzo proszę o krótko zwięźle. Raz Bracka, pani Sobińska. Proszę czytać nazwisko wymawiać. Mam zapytanie do Państwa. Kiedy pan Sobiński wykona zamontowanie latarni na osiedlu Piastowskim? 22 grudnia pani Sobińska, przewodnicząca Rady Miejskiej, ten pan miał to zadanie wykonać. Do dnia dzisiejszego nie wykonał. Warunki atmosferyczne pozwalają wykonać tę pracę. I skoro Państwo zlecacie wykonanie tego typu usług za pieniądze również moje, bo jestem współpodatnikiem, Szanowna Pani i Szanowni Państwo, no to czas najwyższy, aby ten Pan tą pracę wykonał. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Historia. Szkoda, że nie padło to ze strony radnej, bo to są nasze pieniądze. Druga rzecz. Oświetlenie ulicy Gdańskiej, które miało być też w zeszłym roku. Za chwilę będziemy mieli 1 marca. I dobrze by było, żeby te lampy zaświeciły. Chodzą mnie mieszkańcy tam osoby, w tym pan Kamieniarz, jego małżonka. I naprawdę jest tym ludziom ciężko przemieszczać się w ciemności, a tym bardziej, że jest to bardzo ruchliwy odcinek drogi wojewódzkiej, numer 242. Również odnośnie organizacji ruchu, no przecież organizowane są wszystkie nielegalne ulice po mojej interwencji wojewódzkiego i wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Szanowna Pani Przewodnicząca, ja proszę o, aby miasto podjęło działania w celu zabezpieczenia monitorów kamerowych centralnych miejsc w mieście i uczulenia policji na to, by nie było parkowania na ulicy Szczeleckiej. Byłem świadkiem, kiedy wóz strażacki nie miał jak przyjechać do pożaru, ponieważ cały ciąg ulicy Szczeleckiej od Kościoła aż do pana Tomaszewskiego, gdzie jest punkt przyjmowania opłat, był zablokowany pojazdami. I w związku jeszcze z tą sytuacją uprzejmie proszę, aby rzeczywiście ten pani projekt potraktować poważnie i zrobić tablicę informacyjną, że parking jest przy ochronie braku i w końcu polać nam chociażby to asfalt, ten rozsypiający się asfalt jakąś domieszką z smoły, z kamieniem i wymalować miejsca parkingowe. No bo przecież
no musi być to jakoś oznakowane i zrobione. Zresztą tam jest miejsce ośrodków czasowych, czy nam nie wstyd do takiego chleba ludzi zaprosić. Bo mówicie państwo wszędzie i w Sypniewie trzeba i tak dalej i trzeba. Ale to właśnie z Bogiem trzeba. No ci ludzie w tych ośrodkach odstawiają podatki do miasta przez 50 lat i to pewnie z milion różnych kosztów. No, no to czas by było... Kolejny wniosek po drodze. To wszystko, dziękuję. Dziękuję. Nie będę się panu odwdzięczać. Nazwisko zmieniłam 5 lat temu. Jeżeli chodzi o zlecenie jakichkolwiek wykonania inwestycji, nie Rada Miejska zleca i nie Rada Miejska nadzoruje wykonanie tych zleceń, więc proszę nie kierować pytań do mnie, tudzież do radnych. Jeżeli sam pan stwierdza, że warunki pogodowe na coś nie pozwalały, to myślę, że było tutaj uzgodnienie z Urzędem Miejskim. No i to mniej więcej tyle z mojej strony odpowiedzi na pańskie interpelacje, natomiast wiele z nich jest wielokrotnie kierowanych do Urzędu Miejskiego i dostaje pan z uporem maniaka odpowiedzi na te pisma systematycznie, przynajmniej raz na kwartał, więc... No chodzi o działania, żeby Działania są w ramach projektu i w ramach projektu budżetu oraz w ramach projektu wieloletniej prognozy finansowanej, finansów realizowane. Ja bym miał świecić do 22 grudnia. Były warunki atmosferyczne, panie burmistrzu. Dobrze, pan burmistrz chce odpowiedzieć, tak? Proszę. Pani przewodnicząca, szanowni radni, zgromadzeni goście. Postaram się odpowiedzieć na pytania zgłoszone przez pana Tomasza. Interpretacji nazwiska nie będę dokonywał, bo ma pan do niej pełne prawo. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczy zgłoszone przez pana, jak najbardziej, jeżeli chodzi o ulicę Gdańską, inwestycja będzie wykonana w tym roku. Sam od wielu lat zabiegałem o to jako radny. Tak, wiem, że pan również o te rzeczy zabiegał. Natomiast inwestycja, jeszcze raz podkreślam, zostanie wykonana w tym roku. Jeżeli chodzi o osiedle Piastowskie, oczywiście ma pan prawo do tego, żeby twierdzić, że są już warunki ku temu, żeby wykonać tą inwestycję. Ja rozmawiałem z panem Grabińskim w dniu wczorajszym, byli na osiedlu i po prostu na razie w tych warunkach się nie da tego zrobić, ponieważ samochód się zapada i to nie są warunki do tego, żeby wykonać tą inwestycję. Także jak najbardziej będzie ona wykonana i byłbym o to jak najbardziej spokojny. I to chyba wszystko. No tam ten parking przy Okrąglaku, żeby go... Najpierw trzeba zweryfikować, jaki status ten grunt posiada, bo zrobienie parkingu to jest, czy wymalowanie linii wiąże się z określonymi przepisami i pan jako osoba, która doskonale się w tym temacie porusza, ma tego świadomość. Także proszę też o zrozumienie. No to proszę powiem, co działanie i że nie grałem. Podejmujemy działania zgodnie z możliwościami finansowymi gminy, jak również z podejmowanymi decyzjami radnych Rady Miejskiej w Więcborku. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze są jakieś wnioski, informacje? Nie, dziękuję. Słucham pani. Tak, to też bardzo proszę, krótko i na temat. Tego, że jako uczestnik akcji protestacyjnej przed Sądem Najwyższym jestem w rodzaju aresztu domowego za sprawą idiotycznej decyzji Urzędu Pracy, a dlaczego idiotycznej, to w czwartek polecam program Telewizja Republika otwartym tekstem. Pozwoliłem sobie wprowadzić mój samochód na teren posesji przy kolei 7, no w celu zabezpieczenia go wieczór sylwestrowy, gdzie jak wiadomo po imprezach sylwestrowych jest wzmożone nasilenie działań dewastatorskich, ludzie wracają niekoniecznie trzeźwych imprez. I co się okazało? Po zamknięciu bramy na cztery spusty, które miało uniemożliwić dostęp osobom trzecim, doszło do zdemolowania mojego samochodu przez mieszkańca tej posesji. Przepraszam pani, ale chyba porusza pan tutaj zbyt, że tak powiem, prywatny temat.
Ja wiem, że pani ma mapki do pokazywania, tam geodezyjne i to mnie nie obchodzi, czy się tam budują, czy nie. Przepraszam, co mam do pokazywania, bo naprawdę trudno zrozumieć to, co pan mówi niestety. Ja mam cztery pytania. Na klamce od których drzwi? Tych od kościoła, czy tych od urzędu? Więc polscy samorządowcy zostawiają swoje poglądy. Pytanie drugie. W którym z dwóch obiektów, w urzędzie gminy, czy na posesji przy Halera 7, znajduje się placówka dla osób umysłowo ograniczonych, czy też może w obydwu miejscach? W których z nich jest Sodoma, a w których Gomora? Trzecie. Czy urząd samorząd rozumie przez pojęcie polityki prorodzinnej, popierającej normalną rodzinę, opartą na związku małżeńskim, jako przyszłość narodu w zakresie gospodarki mieszkaniami komunalnymi? I po czwarte, dlaczego samorządowcy, który żaden nie jest mieszkańcem Śródmieścia, jeżeli są tak w cudzysłowie wyrozumiani, nie przygarnie do siebie tych lokatorów mieszkań komunalnych, którzy są z pogranicza środowiska patologicznego? Dziękuję. Może się ustosunkuję do kilku pana określeń. Po pierwsze, nie wiem, co to jest Śródmieście w Mielcborku. Może jestem właśnie z tych, o których pan tam wspominał wcześniej w swoich wypowiedziach. Po drugie, bardzo proszę o nieużywanie określeń obraźliwych w stosunku do kogokolwiek. No można do sądu zdążyć, jeszcze tam jesteśmy, bo jak będzie reforma sądownictwa, to już nie wygracie. Jeszcze są komunistyczni sędziowie, więc panie razy się Ikier, ja chciałabym tutaj w tej kwestii wyjaśnić. Że idę do niego. Proszę pozwolić mi powiedzieć. Pani ani godziny nie spędziła w pierdlu. Nie o taką Polskę ja walczyłem. I ci Jakowcy, przepraszam, walczył pan o Polskę, żeby samorządowcy, urządzicie na cytując pana, w pierdlu siedzieli. Tak. Ja chciałam tutaj wszystkim państwu radnym wytłumaczyć jedną rzecz. Nie będzie żadnej gender ideologii. Bo nie wiem, czy w ogóle państwo rozumiecie, o co tutaj chodzi. Imigrantów jeszcze na morze z zagranicy. Pan Ikier uważa, czy rości sobie prawo do korzystania z posesji, która jest w rejestrze gruntów drogą gminną. I ta brama zamknięta, za którą był jego samochód, to jest nielegalnie, nie wiem przez kogo, bo jak żyję, tak pamiętam, że ta brama tam była. Od przedwojny była. No to pan na pewno to pamięta, od przedwojny tam była bożnica, proszę pana, a nie brama. Nie, tam była plebania rabina. Stąd cały konflikt. Pan Ikier uważa, że ma prawo do tego gruntu, natomiast ten grunt stanowi drogę gminną. I pan tutaj, nie wiem, na podstawie czego obraża sąsiadów, żąda jakichś kroków od pana burmistrza, przy okazji obraża bardzo wiele osób. I chciałabym po prostu, jeżeli państwo chcą, żeby ten wątek rozwinąć, to zapraszam do biura, zapoznamy z dokumentacją. Ja zapraszam na promenadę, kolega sąsiad jest świadkiem, jak auto zdemolowane przez tego bydlaka. Ale panu mówiłam, że to my jest nie w gestii policji, panie Ikier, po a nie Rady Miejskiej. Proszę do siebie wziąć to bydło. Oni żyją w trójkącie małżeńskim, baba z dwoma chłopami. No. Panie Andrzeju, w miejscu publicznym używa pan tego typu określeń. Czy pan zdaje sobie sprawę, co pan w tym momencie robi? Czy wy zdajecie sobie sprawę, co robicie? Bo opieka społeczna nic nie wie. Myślę, że tak. Tak. Wywiady środowiskowe przeprowadzają, o których... Dobrze. Już? To jest koniec. Już? Robicie chleb z tego. Zamykam posiedzenie 20. Dziękuję.